kwestia dokumentowania spraw pracowniczych. Pracodawcy muszą o wszystkim informować indywidualnie każdego pracownika, niezależnie, że w firmie obowiązuje regulamin pracy, że jest układ zbiorowy pracy, gdzie wszelkie te informacje są zgromadzone w dokumentach wewnątrzzakładowych. Niezależnie od tego, pracodawcy muszą o tych warunkach zatrudnienia indywidualnie każdego pracownika informować, co jest problematyczne, biurokratyczne i wymaga wiele wysiłku i czasu poświęcenia, a i tak nie zawsze pracownik rozumie jak gdyby istotę, charakter tych złożonych i trudnych przepisów prawa pracy, bo my nie idziemy w kierunku uszczuplania, tylko dokładania nowych zadań, obowiązków, po prostu przeregulowania tej gałęzi prawa. Kolejna kwestia to również wprowadzenia do kodeksu pracy, do rozwiązań o czasie pracy zapisu, aby instytucje sportowe mogły normalnie funkcjonować w niedzielę i święta, żeby mogły być otwarte i żeby mogły przede wszystkim w tych instytucjach mogli być zatrudniani pracownicy. Dlatego, że dużym sukcesem jest wprowadzona w tym roku zmiana w zakresie wykonywania, możliwości wykonywania pracy przy usługach tak zwanych transgranicznych, ale też my postulowaliśmy, aby też w instytucjach różnych sportowych, ze względu na różne imprezy sportowe, które się odbywają, żeby też pracownicy mogli być w tym czasie zatrudniani, żebyśmy promowali to legalne zatrudnienie na podstawie stosunku pracy. W tej chwili nie ma takiej możliwości. I proszę Państwa, oprócz spraw związanych z prawem pracy, oczywiście problematyczna też jest kwestia sytuacji na rynku pracy. Zwracamy tutaj uwagę na wysokie bezrobocie ludzi młodych. Według danych za 2013 rok prawie 19% wśród ogółu zarejestrowanych bezrobotnych to są ludzie młodzi do 25 roku życia. Więc my też zwracamy uwagę na potrzebę pilną podjęcia prac, aby dostosować system kształcenia do wymogów, do potrzeb rynku, aby stwarzać rozwiązania, instrumenty ułatwiające znalezienie pracy przez tych ludzi młodych, żeby powiązać w końcu kształcenie, system tego kształcenia z potrzebami biznesu. To w takim telegraficznym skrócie, jeśli będą pytania, to oczywiście rozwinę.